Dobra, solitarnie. Co? Daj, tu na prost. Jednostki polskie, które niestety śpiewały na bardzo dużo brak dostawy amunicji. Najczęściej po prostu zabrakło. Zostawali wtedy na pastwę losu w swoich pierwszych liniach obrony i walki o wolność. Bez amunicji niestety walczyć jest bardzo ciężko. Strzelane pozycje polskie z dużymi stratami wojsko nie miały szans walk i zabezpieczenia swoich pozycji. Parlamentariusze niemieccy. Będą nawiązywać kontakt w związku z kapitulacją, namawiać Polaków do tego, aby złożyli broń i poddali się. Jak wiemy, wspaniała walka przez 7 dni na Westerplatte zakończyła się właśnie kapitulacją. Niemieccy parlamentariusze przyszli i złożyli propozycję poddania się. Wszystkie oddziały, które kapitulowały, wchodziły w dużą niewiedzę, co wydarzy się, kiedy będą w niewoli niemieckiej. Jeszcze zwiad polski, który z kresu wrócił, dochodzi do potyczki niemieckiej, gdzie Niemcy otwierają ogień do nadjeżdżających ułanów polskich. Polacy wycofający się, tak jak słynny oddział majora Hubala, wpadli za sadzkę, bo po prostu linie niemieckie rozciągnięte już po całym naszym kraju.
nie były do przejścia po to, aby, znaczy, żeby dojść bez żadnych strat. Była to ciężka, długa droga oddziałów, które wracały na pomoc walczącej jeszcze w Warszawie.